Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i cóż, witam was wszystkich ponownie w grze Kroniki Myrtany Archos. I cóż, jest to już 7 odcinek i jak zapewne niektórzy z was może zauważyli, jednak Kroniki stwierdziłem, że będę upubliczniał, a nie tak jak to miało mieć miejsce początkowo w moim ogłoszeniu, zostało na niepublicznym. Ale cóż, no to jest tak dobre. Wydaje mi się, że nawet ktoś, kto nie lubi Gotika, może to polubić. Ale tak, mniejsza z tym. Tak czy inaczej, kolejny odcinek, numer 7 już. I muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Nie idziemy do Kurta. Czy jak się nazwał ten nasz wuj. Nie idziemy do niego, bo nadal nie podjąłem decyzji. Zamiast tego chciałbym się skupić na czymś, o czym... Może nie tyle, co zapomniałem, to nie myślałem, tak to najłatwiej określić. A mówiąc bardziej wprost, to... Po pierwsze, ukochanej córce, tak, ale to nie to, co chciałem. I to, co ważne, gdzieś tu było? Kucharka Jill z chęcią odkupi do mnie wszelkie potrawy. Mam nie przynosić żadnych potraw zawierających składniki mogące na stałe wpływ na zdrowie. Mam też nie przynosić większej ilości tej samej potrawy. Zostanę wynagrodzony tylko za pierwszą porcję. Kucharkę znajdę, okej. No, widzicie. Ogólnie mówiąc, potrawy. Więc tak, dzisiaj postaram się jakieś trochę różne dziadostwa nagodować. Zobaczymy, ile z tego zarabiamy. O, patelnia. Czy to oznacza, że tu można gotować, jak smak na kuchence, czy tutaj można tylko smażyć? Przecież tutaj posiłki. Okej, można wszystkie. I tak, kotlet grzybowy. Potrzebujemy tłuszczu i mąki, nie mamy. Tutaj więcej leśnych jagód, work mąki. Smażone mięso szczura 2. I tutaj dowolne warzywo i rzeczny mirt. Nie mamy tego. Więc na razie powiedzmy, że zrobię szaszłyk szczurowy. Zdrowe mięso szczura. Surowe mięso szczura. Jeden. I w ten sposób będziemy mogli przygotować szczura na patyku. I co ciekawe, jak widać, co jest też ważne, to co świeci się na zielono, to jest ważna rzecz, zostanie zużyte. To co świeci się na niebiesko, z tego co się orientuje, nie zostaje zużyte. Więc tak, no, pieprz i sól nadal mamy. No dobra, skoro to już mamy, żeby nie będę odnosił każdej pojedynczej potrawy, ale powiedzmy, że tak. Zostawimy sobie w kieszeni, zapis 44. I do strażników, bo w końcu musimy ich przekonywać, by pomogli. Potrzebuję pomocy. Tak? A o co chodzi? Chodzi o córkę jednego z moich towarzyszy. Została na plaży. Samotna córka na plaży, mówisz? Wartownik Kiber zawsze jest gotów do służby. Aha. O którą plażę chodzi dokładnie? Tę, z której przybyliśmy. Za lasem, od strony bramy Harego. Chodzi o wybrzeże topielców? O cholera. Chyba tak się nazywa. Jest ciekawa nazwa. Problem? Właśnie przypomniałem sobie, że czeka mnie dzisiaj dłuższa niż zwykle warta i muszę zostać tutaj. Ale jaki tchórz. Ale jaki tchórz? Idź do Feliksa. On na pewno ci pomoże. Jesteś pewien? Ostatnio narzekał, że w pracy dopada go rutyna. Pewnie trochę po zrzędzie, ale pomoże ci. Gdzie go znajdę? Zwykle pilnuję wschodniej bramy wioski. Dzięki w każdym razie. Uważaj tam na siebie. Okej. Nie wiem, która to wschodnia brama. Ja się wiem, że na wschodzie, ale no nie umiem po prostu jej zlokalizować. Tak czy inaczej pogadamy ze wszystkimi. I cóż. I cóż. O, tu jest Felix. Jak fajnie. Oczywiście muszę głupie pytanie najpierw zadać. Nie widać? Nie zupełnie. Do rzeczy. Czego chcesz? Słuchaj, musisz mi pomóc. Po pierwsze, ja nic nie muszę. A po drugie, mam teraz przerwę. Więc zmiataj stąd z łaski swojej. Co to za przerwa bez kufelka piwa? Wiesz co? Masz rację. Od tego sterczenia zaschło w gardle. Przydaj się na coś i przynieś mi piwo. Wtedy pogadamy. Okej, czy mamy piwo ze sobą, swoją drogą? Grog i inne rzeczy. Okej, nie mamy piwa. To załatwię piwo. Chociaż to nie to, co głównie chciałem teraz zrobić. Chciałem właśnie się zająć szybko tą ukochaną córką, ale najwidoczniej piwo ważniejsze.
To, co jeszcze ewentualnie można by było zrobić? Kolejne ścierbo, które nie potrafi uszanować czyjejś własności. Spójrz, co narobiłeś. A co ja takiego zrobiłem? Jeszcze masz czelność pytać? Naniosłeś mi tyle błota do domu, że jak żyję, to czegoś takiego nie widziałem. Nada nosa. A ty mi to teraz posprzątasz, bo inaczej zbiorę tę twoją buźkę na kwaśne jabłko. No dobra. Łap za szczotę i do roboty. Tylko nie ma rodzaju. Za parę minut mam tu widzieć czystą podłogę. Też się cichy ten dubbing. Tak czy inaczej, no. Słyszymy te. Ja się tym nie przejmuję. Ale strasznie cichy jest gościu. Robota wykonana. No i to rozumiem. W końcu jest z was jakiś pożytek. W zamian za to, że się postarałeś, masz tu kilka sztuk złota na zachętę. A teraz zjeżdżaj. Okej, 13 złotych monet. Świetne. Patrząc na to, że mamy 20 parę w kieszeni obecnie. Ale dobra, tak czy inaczej, warto by było zobaczyć dokładnie jeszcze, czego tu potrzebujemy. I spróbować właśnie może zdobyć te pozostałe składniki. Tań tylko, gdzie będą najtaniej. O ile w ogóle są jakieś różnice cenowe. Bo no nie ukrywam, nie chciałbym przepłacać za bardzo. Jeśli można uniknąć takich rzeczy. Ale tak, dobra. Powiedzmy, że tu powinniśmy zdobyć zarówno ten, jak to się nazywa? Zarówno, masz coś? A masz? Nie zup. Siadaj! Ten dialog już mieliśmy chyba. A, dziwne. Ale dostaliśmy piwo. Więc jej. To jest gorzej. Osełka tłuszczu. Drogie to. I ocet, pieprz, nie, to sól. Okej, czyli jeszcze mąkę muszę zdobyć i osełkę tłuszczu. Pamiętam, że te rzeczy będą potrzebne. Dlatego też robimy zapis 45. I sprawa jest jasna. Kupuję. Jeśli po zrobieniu gulaszu grzybowego, czy co tam było, stracimy osełkę i dajmy na to, stracimy mąkę, to prawdopodobnie się wczytam, bo nie jesteś na są takie wielkie wydatki na obecny moment. Ale jeśli się to nie straci, bo będzie na niebiesko, to w takim momencie mogę powiedzieć jedną rzecz. Na pewno będziemy dużo gotować. Tylko kwestia tego, że będę musiał odnaleźć jeszcze jagody. No i dowiedzieć się, gdzie są jaścier, wyjadać, co podobne rzeczy. Tu mamy rzeźnika. U rzeźnika coś ważnego było? Ej, ty! Mam wszystko, czego potrzebujesz. Okej, czyli można mu sprzedawać różne rzeczy. Ale tak. Przecież wiem, że można sprzedawać mięso, ale chyba nie mam już tego, co chciałem. I okej. U niego nie ma żadnych składników takich ważniejszych. A co za tym idzie, idziemy do młyna, bo tam wiem, że przynajmniej mąkę chyba się da dostać. A jeśli nic, nie mam pojęcia, gdzie będzie mąka. Tak czy inaczej, tak warto było sprawdzać, co, gdzie, jak, kiedy. Hej. Jak idzie praca? Stary Will jakoś dycha. Ja zresztą też. Ale bywało lepiej, synku. Chodzi o powódź? I tak, i nie. Od kiedy Sir Ramsay zdobył monopol na zboże, roboty mam całe mnóstwo i dostaję za nią tyle, co krytoszczur wykopał. No i jeszcze przez tę cholerną pogodę ziarno muszę stale trzymać pod dachem. Okej. Okay. Czyli jednak tu mąki nie kupię. Ciekawe. A mogę wejść tam wyżej? Mogę, nawet na mnie nie krzyczysz. Więc kto wie, może jakąś mąkę tutaj znajdziemy za darmo? Nie, niestety nie ma. Aż szkoda. Nawet wielka. Bo co za tym idzie? Ni cholernie mam pojęcia, gdzie szukać mąki. Chociaż może, jeśli da się handlować z tą całą Martą, to u niej da się jeszcze coś kupić takiego. O, tutaj też była... Nasza znajoma, tak, ta, której zamiataliśmy podłogę. Co za jeden? Kolejny przybłęda? Tego już za wiele. Pokażę ci, gdzie raki zimują. Okej. Okay. Farmer nas zaatakował jakiś.
Podejrzewam, że jak on trafi przysłowego kryta, to już będzie po nas. Ale okej, dzięki farmerze. Wezmę to jako datek na pogodzenie się. To wszystko, co masz w kieszeni i... O, okej. Okay. Hej, nowy! Powiedz no, czym jest dynia? Słucham? Dynia to wielki owoc, prawda? Oj, nie, nie. To przecież warzywo. Nowy zgodzi się ze mną, czyż nie? Kurde, czym jest dynia? Ja moim zdaniem jest warzywem, ale może być owocem. Kurczę, aż mnie nachodzi teraz rozkmina. Powiecie, no, wiele osób uważa, że też pomidora daje na to za warzywo, a pomidor w rzeczywistości jest owocem i tak dalej, więc... nie wiem. O kurczę... Okej, pomyślę, że sprawdziłem to. Dynia to owoc. Wybiorę owoc. To owoc. No, w końcu ktoś mi przyznał rację. To dla ciebie. O, dostałem dynię. U, stara kosa. Co to konkretnie? Takie samo obrażenie, a wymaga więcej zręczności. Tak czy inaczej, dzięki. Ludzie gadają. I ciekawa kwestia, że takie kłótnie mogą wychodzić. Kurczę, ten świat jest dużo bardziej żywy niż to, co się działo w gotukach. I wiemy, to dużo nowsze i powiedzmy standardy 2021 chyba to były? Nie, ta brama. Ale tak, no chyba w 21 to w ogóle wchodziło, więc standardy są już wyższe niż tam kiedyś. Przy czym nie było to, że kiedyś by były niższe standardy, jeśli chodzi o gry. Nie mówię tego w złym znaczeniu, tylko wiecie, gry były nie aż tak jeszcze spopularyzowane jak teraz. Zdziwię się, że zaraz właśnie granice coś, co powstało w 21, w sensie 2021. Mamy dużo większą interaktywność niż coś, co było z 2001 bodajże. Ale nadal. Aż tak się nie spodziewałem, że będzie tyle rzeczy, które nagle się pojawiają znikąd i działają. Takie losowe momenty normalnie niczym w Skyrimie. Proszę, przyniosłem ci piwo. A, no i taką wartę, to ja rozumiem. Harry i Keeper zzielenieją z zazdrości, gdy powiem im, że dorobiłem się własnego parobka. Ta, jak tam chcesz. Pomożesz mi teraz, czy nie? Dobra, gadaj, o co chodzi. Ciało córki Ezekiela zostało na plaży. Staruszek jest załamany. Może mógłbyś pomóc sprowadzić je na cmentarz. Co prawda, nie uśmiecha mi się zostawiać bramy bez ochrony, ale na tak szczytny cel... Może znajdę zastępstwo. Wow. Niech da znać, kiedy wyruszamy. Okej. I się udało. O, i teraz tak. Skoro mamy już dwóch strażników, to w takim wypadku chyba trzeba będzie zobaczyć, czy ten... Ja się jeszcze z tym całym Harem pogadać. W sumie zanim coś dalej, to jeszcze tam pójdę. Po czym przypomniałem sobie, gdzie będzie można znaleźć prawdopodobnie Mąkę. U piekarza, konkretnie mówiąc. Pójdziemy do piekarza, kupimy teoretycznie mąkę. Mam nadzieję, że będzie nas stać. A właśnie, coś jeszcze powiedz, mówisz jako farmer, czy nie? A, silny jesteś! Pokonałeś mnie! Ale to nie oznacza, że jesteś tu mile widziany! Okej. Zapamiętam to sobie. Jakieś znaczki. Rdest polny. Faktycznie jest go tu pełno. I zęba te ziela. No i to ja lubię. Tu rośnie marchew. Nadal nie chcę jej zrywać, bo teoretycznie ma być ukarany, jeśli będę zrywał takie rzeczy. A kto wie, może będzie kiedyś coś innego? Zostaw mnie! Rozpraszasz mnie! Okej, czyli... Czyli to tyle chyba. Tak patrzę. Nie widzę, żeby byli inni strażnicy dostępni, więc co za tym idzie... Do Ezekiela można pójść, przekazać mu information. Ale najpierw muszę kupić Simonkę. Bo jednak kupienie mąki będzie dla mnie znacznie ważniejsze. Jeśli dzięki temu będę mógł teoretycznie zarobić na różnych potrawach. Ciekawe tylko, czy zaakceptują w ogóle ten szaszłyk ze szczura. Bo to jest takie... No, ja bym tego nie zjadł. Ale no, teoretycznie szkodliwe dla zdrowia to chyba nie jest. Chociaż samo mięso szczura można potraktować jako szkodliwe. Nie ma piekarza.
Wezmę sobie jego piwo. Ufra nie mogę ruszyć. Beczka z wodą? Okej, nie wiem to co, ale jest. Nie mam łychy. Chleb. Katlen, gdzie siedzi piekarz? Gdzie to powinien być? Może w karczmie? Albo przed karczmą, obok karczmy? Nie. Chyba nie mam pojęcia. Paola? On był piekarzem? Chyba tak. Pokaż mi swoje towary. Tak, to był piekarz i mąka za 50. Jeszcze czego? Dobra. Jak 50, to 50. Jak zarobię, to kupię. W takim wypadku Ezekiel tu gdzieś powinien być. Gdzie tutaj siedział? Nie ma go. Dobra. Jak go nie ma, to idziemy spać. I pomyślmy, skąd znajdziemy brakujące nam pieniądze na mąkę. Chociaż skoro mąka kosztuje tyle samo co sól i pieprz, to podejrzewam, że tak szybko jej nie stracimy. Ja osełkę może, ale no. Hej, ty! Ale też, może się okazać, że jednak nie. Udało mi się przekonać dwóch wartowników, aby ci... Dobra, udało się. Tak, Wiktor już mi o tym powiedział. Wieści w tej wiosce rozchodzą się bardzo szybko. Bardzo ci dziękuję za pomoc. Może kiedyś uda mi się tobie odwdzięczyć. Teraz wybacz. Muszę zwołać wartowników i odnaleźć Florę. Nowy wpis? Kochana córka. O, już ukończone. Ciekawe, czy w ogóle będę mógł chociażby pójść z nimi. Bardzo możliwe, że będę mógł. A jeśli nie, no co? Szkoda. Tak czy inaczej, no, sukces. I okej. Okay. Teraz, kiedy już wiemy co i jak, na razie, jako że jeszcze nie jestem pewien, co chcę zrobić, to musimy pomyśleć naprawdę tym, co... kto skupuje. Jeśli w Marku skończył, kupił ode mnie kły i pazury. Nie mamy kłów ani pazurów. Karden, Czemsarden. Potrzebuję skór. Przyniosłem skór wilka, szczura i dzika. Za dnia ten dokonała się jeszcze za wschodnią bramą. W Silbach. Natomiast wieczorem okej. Okay. Dobra, okej. Okay. Ale nie przeczytam pozostałych. Jestem jełopem Stefanem. Czy tak to określę? Surowego mięsa. Zaprosi je, przyniosę tuzin surowego mięsa wilka, kartoszczura i ścierwojada. Tuzin to jest 12. Więc jeśli mam 12 wilka, kartoszczura lub ścierwojada, to możemy mu sprzedać. Mag wody Laudus kupuje magiczne runy i przekazuje je do klasztoru. Zamiast przekazuje za nie magiczne zwoje tego samego rodzaju. Znajdę go w kapliczce w mieście. Okej, okay, dobra. Czyli tak. Szczura mamy dużo, wilka mamy dużo. Nawet mam młodziego dzika. Wow. Więc jest tak, wilka brakuje nam jednego, ścierwojada brakuje nam kilku, kto szczera dużo i owce nawet mamy. Uff. To wygląda na to, że chyba teraz nic tutaj nie zdziałam. Więc no, ja pójdę spokojnie zobaczyć, czy mamy z nimi się tam może udać, czy nie. I spotkamy się za chwilę. A ja, no, jak mówię, może jeszcze poszukam gdzieś, czy nie ma jakiegoś questa albo czegoś, co przeminąłem. Okej, okay, więc Ezekiel chyba tutaj nie dotarł. A jeśli dotarł, to oznacza, że po prostu tutaj nie ma czegoś takiego, jak to naprawdę się wydarzy, tylko tak po prostu, no, będą sterczeć. Tak czy inaczej... poszukałbym może tego myśliwego całego, o którym była mowa, co niby skupuje skóry. Bo, będąc totalnie szczerym, nie mam pojęcia, jak to się nazywa. No, co może być takiego prawdziwie potrzebnego? Do jakichś craftingów nie tylko. A kto wie, może... może... naprawdę okaże się, że cóż... mały kurczę, strzał, jak miło. A, że tak, że te skóry nie będą mi do niczego potrzebne przez dłuższą chwilę i zarobię nieźle dzięki temu. A co za tym idzie, będę mógł zdziałać dalej. To tak, idziemy tutaj, bo tu chyba... a nie, chwilę tu... byliśmy... Wiem,
tutaj sterczał cały czas, ja go nie zauważyłem? Ej, ty! Co tu robisz? Poluję na grasujące w okolicy bestie. Od czasu, gdy Straż Miejska wyraźnie sobie nie radzi lub nie chce sobie poradzić, my, myśliwi, mamy pełne ręce roboty. Uważasz, że Straż robi złą robotę? No a ty skąd się urwałeś? Z Korinis czy z kontynentu? Z Londram. No, to wiele tłumaczy. Prawda jest taka, że jeszcze parę lat temu Straż robiła całkiem niezłą robotę. Ale z roku na rok jest coraz gorzej. Zamiast patrolować okolice, strażnicy wolą zaglądać do gospody i zabawiać się z panienkami. Zamiast wytrzebiać bandytów, sami zaczynają wyłudzać monety od mieszkańców. Starszy tej wsi w końcu doszedł do wniosku, że nie ma co liczyć na Straż Miejską i najął wartowników. Według mnie trochę zamienił siekierkę na kijek, bo oprócz Folkarda nie ma z nich żadnego pożytku. Okej, warto to wiedzieć. I teraz zobaczmy, co w ogóle sprzedaj może. Bo może być coś fajnego. Łuk przetringowy, krótki łuk, dobra, kiełbasa, skóry, widzę, pazury i inne takie rzeczy. Dobra, czy on sprzedaje tej wszelkiej maści trofea? Sadło niedźwiedzia? Okej, czy będziemy na niedźwiedzie polować. Teoretycznie. Mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Jasne, znam się na zręcznym posługiwaniu łukiem oraz łowiectwie. Mogę cię nauczyć zarówno podstaw, jak i pozyskiwania sadła, skór gadów oraz gruczołów i skrzydeł krwiobijców. Okej, czyli on uczy innych rzeczy niż tamten. W takim razie zobaczymy, jak pojętny jesteś. Łuk i zręczność, okej, Nauczysz mnie czegoś o polowaniu? Cóż, zobaczymy. Jeśli chodzi o to, to... Ojej, nie, to jest za drogie. Jak ja mam to wszystko zbierać? A właśnie, zapomniałem jeszcze ważnej rzeczy. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Okej, czyli można sprzedać wszystko, co się ma. Fajnie. Masz, dla ciebie. 16? Masz, dla ciebie. Wilki są droższe od dzików, a szczury? Masz, dla ciebie. Okej. Jednocześnie dzięki. Jednocześnie, co tak mało? Ale dobra. O, rzeczy Mirtu. Teoretycznie fajnie. Zarobiliśmy trochę. Gorzej tylko, że muszę pomyśleć, na co to wydać. Na co to wydać? No pomijając oczywiście takie oczywiste rzeczy, jak ewentualnie mąka. Bo no nie będę was okłamywał. Na pewno na łowiectwo, bo od tego bym wolał zacząć. Pytanie brzmi tylko... Które łowiectwo jest najbardziej potrzebne? Tam skóry gadów, sadła i gruczoły. To z tamtych mogę powiedzieć, że teoretycznie sadło, no bo kto szczury. Gruczoły, skrzydła, no okej, krwi tu też może być dużo, ale na razie niestety masz taki pewny. Skóry gadów, widzieliśmy trochę topielców, więc no mogą się przydać. O tego drugiego, no jeszcze te wszystkie kły, pazury i inne tego typu rzeczy, musimy po prostu. Nie ma, że nie. Za dużo cena. Chociaż... Może jeśli zdobędziemy mąkę, to nagle będzie nam... Pokaż mi swoje towary. O tyle łatwiej, że jeszcze to jedzenie będę mógł sprzedawać za jakieś fajne ceny. Wór mąki. Dobra. Więc mamy i osełkę, i mąkę. A teraz w kuchni musimy nagotować jakieś... wyśmienite przysmaki. No oczywiście, ewentualnie możemy jeszcze pójść pokupować jakieś... recepty na jakieś takie po prostu pasztety z resztek i tym podobne rzeczy, które... No. Łatwo będzie można po prostu przygotować. Ale zanim jeszcze właśnie przygotuję posiłki, tak. Osełka też się nie marnuje. Świetnie. Jest jeden gulasz. Czym kotlet grzybowy w sumie. Tutaj nie mamy jeszcze jednej jagody. Szlotki, nie mamy jajka, sierwety, jabłka i miodu. I warzywo. Dobra. Kupimy jeszcze jakąś marchewkę czy coś do zupy ryb.
tej ziołowej z rybnej z ziołami, czy coś takiego. I będzie dobrze. Warzywo, pietruszka za 3, marchewka za 3. A, dobra. Jedną pietruszkę dawaj. Dzięki. No i zaczyna się to już rozkręcać powoli. W takim wypadku... I to jest też takie ważne. Ja może nie będę się jakoś szczególnie skupiał na razie na tym, żeby nasmażyć wszystko, co się da. Ale... będę próbował. Wcześniej czy później na pewno. Dlatego też... chciałbym wiedzieć po prostu w komentarzach, czy chcecie, chcecie obserwować moje zmagania z gotowaniem, czy... lepiej, żebym sobie to odpuścił, czy coś. Bo wiecie, no... ja mogę to robić poza odcinkami. Dla mnie to nie problem. Na pewno będę musiał sobie zapisać, które dania już przekazałem kucharce. Ale no. Oho. Czyli może już tej worki dałoby się przeszukać i może ukraść mąkę i takie tam rzeczy. Jeśli tak, to możliwe, że wczytam się potem jeszcze inaczej to wszystko rozegram, ale tak. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Szczur na patyku. Masz. Dla ciebie. 6 sztuk złota za szczura na patyku. Ale okej, przyjęła. To jest ciekawe. Okej. Okay. Jeśli kogoś zastanawia, czemu jestem trochę cicho, to zapisuję po prostu od razu już co oddałem. I tak, zupa rybna z ziołami. Masz. Dla ciebie. Za to mam 18, fajnie. I tak, następny jest kotlet grzybowy. I okej, kotlet grzybowy też już zapisuję. Uwaga, uwaga, za to dostajemy. Ile? Dla ciebie. 12. Nie najlepiej, ale też nie najgorzej. Zawsze możemy teraz szukać jakichś innych dosłownie podobnie prostych rzeczy i je pogotować. Powiedzmy, że właśnie ten odcinek może na tym się skupi, czemu nie? W ten sposób będę wiedział po prostu, jakie będę miał sytuacje finansowe, zanim będziemy wyruszać gdzieś dalej. Bo nie będę okłamywał ani was, ani samego siebie. Potrzebujemy dużo umiejętności łowieckich, zanim będziemy gdzieś wyruszyć, ale to jest tak. Chleb na piwie. Wydaje mi się, że może być prosta. Zupa korzenna z kapustą. Okej, okay. Flaczki z mięsa kopacza. Marnowana rzepa, wiejska jajecznica. Okej, okay. Z tych wszystkich rzeczy wydaje mi się, że... flaczki z mięsa kopacza. Mhm. To na pewno będziemy mogli łatwo zrobić. Chleb na piwie i zupa korzenna z kapustą. Marnowana rzepa, a w sumie wiecie co, wykupimy wszystkie recepty. Im więcej będziemy mogli rzeczy ugotować, tym będzie dla nas lepiej, bo będziemy to wszystko potem sprzedawać, więc... Rozumiem. Mocne piwo, okej. Okay. Ziele lecznicze, okej. Okay. Worek mąki są, okej. Okay. Mhm. Pytanie tylko, czy mocne piwo to chodzi o zwykłe, czy jakieś specjalne? Okej. Okay. Pietruszka, marchewka, dworzec, kapusta, tarpka, pieprz, sól, okej. Okay. Czyli muszę kupić marchewkę, pietruszkę dwa razy, rozumiem. Tak. Okej, okay. Pietruszka. Rozumiem. Rzepa, tu miód i oct. Okej, okay, nie mamy miodu, octu. Rozumiem. Kiełbasa jest. Wielu rzeczy nie mamy, ale no. Najważniejsze jest to, że mamy teraz recepty. I to ja wiem, że mógłbym kupić tylko te, które mi się przydadzą, ale ja nie będę aż taki. Wszystkie te porobimy wcześniej czy później, więc... Pokaż mi swoje towary. Okej, okay, ty nie sprzedajesz receptur. Dobra, co za tym idzie, będę musiał kupić trochę marchewki i pietruszki. Kapusty. Chyba, że da się to jakoś, no, przysłowiowo podwędzić za darmo. Ale tak. Jaka potrawa nie była, na samym, powiedzmy, zakupie recepty, zarobimy jedną monetę. Pokaż mi swoje towary. Bo wydaje mi się, że właśnie, no, skoro szczur na patyku był taki tani, to inne rzeczy będą droższe i czemu uderzymy w klawiaturę nogą? Jakim cudem? A nieważne. Pojeda z mięsem.
wydaje się łatwe. Zapiekanka farmerska. Też wydaje się, że będzie łatwa. Mięsny bigos, okej. Szyszyk z czerwojada i dyni. Mamy dynię, więc może się uda. Dobra, i teraz pytanie, kto sprzedawał przepisy na pasztet z resztek i tym podobne rzeczy. Ktoś to sprzedawał. Czego tutaj węszysz? Widzisz, to nie było takie trudne. Tak, tak, nie musicie wszyscy na mnie krzyczeć. Ja tylko szukam po prostu konkretnych receptur. Bo pamiętam, że gdzieś naprawdę był pasztet z resztek. To jest jedna z tych rzeczy, które pamiętam. No cóż, może że biegając w poszukiwaniu tych wszystkich rzeczy będę musiał trochę poszukać gdzie indziej. Ale co mi szkodzi. Właśnie, czy jest jakiś gościa, z którym nie gadaliśmy? Kim jesteś? Nazywam się Wejt. Jestem podróżnym i wow, stał się cichy ten głos. Znowu. Potrzebował w dziczy. Pochodnie, mikstury, broń, żywność. Tutejsze lasy są strasznie niebezpieczne. Bez odpowiedniego ekwipunku bym się w nie nie zapuszczał. No, chyba że jesteś doświadczonym wojownikiem, ale raczej na takiego nie wyglądasz. Czy mogę ci w czymś pomóc? No właściwie to tak. Jak to każdego wieczoru popijałem sobie wino w karczmie. Kiedy byłem już zbytnie pijany, zagadał do mnie farmer i zaproponował zakład. Kto wypije więcej i utrzyma się na nogach. Nie miałem już przy sobie złota, bo wszystko wydałem na wino, więc zaproponowałem mój glade, pozwalający mi na swobodne wchodzenie i wychodzenie z miasta. Nie wiem, co mnie wtedy podkusiło, ale nigdy w życiu nie podjąłem głupszej decyzji. Oczywiście przegrałem, a dokument straciłem. Nie tak łatwo wyrobić sobie nowy, a nie uśmiecha mi się dawać co chwilę strażnikom w łapę. Aha. Jak się nazywał ten farmer? Severin. Gdzie go znajdę? Jak boleśnie się przekonałem, wieczory spędza w karczmie. W dzień znajdziesz go pewnie na jakimś polu. Okej. Okay. Pomogę ci. Od samego początku wiedziałem, że równy z ciebie gość. Jak mam to od niego zdobyć? Mam go zabić? Ej, bez przesady. Masz do załatwienia jakąś sprawę i pierwsze co przychodzi ci do głowy to morderstwo? Miałbyś wtedy na karku całą wioskę. Zostałaby z ciebie plama krwi, rozsmarowana od karczmy do wybrzeża topielców. To jak mam to zrobić? Nie wiem, wymyśl coś, tylko pod żadnym pozorem go nie zabijaj. Okej, damy radę. Poza tym pokaż towary. Pokaż mi swoje towary. Miło mi to słyszeć. I co my tu mamy? Oddychanie pod wodą, swobodne spadanie, esencja lecznicza, esencja mana, okej. Okay. Amulety zdrowia i inne takie, okej. Okay. Okej. Okay. Uuu, to jest fajne. Fajne nawet bardzo bym powiedział. Pierścień pięściarza. Jeśli nosimy dwa pierścień pięściarza i nie mam założonej jakiejkolwiek broni, zwiększam siłę czterokrotnie. Okej, okay, fajne rzeczy tu ma. Pas obrony. Nie, świetne rzeczy. Lekkie rany, otwieram zamków. Super z ziołami, poznany. Pieczeń pasterska marnowana w winie. Wezmę. Sprzedaję tu naprawdę milion różnych przydatnych mniej bądź bardziej rzeczy. A jeszcze pancerze. Niebieski ubiegłem ramę niepodróżnika. Nie, chciałem styl podróżnika. To mi się podoba. Jasny styl podróżnika też. Lekki skórzany pancerz. Łódźcie. Dobra. Wiadomo, co będę musiał jeszcze zdobyć. Ale okej, fajnie było go poznać. I w takim wypadku teraz lecę dalej szukać tego, kto będzie mu paszczać i spotkamy się, jak go znajdę. Okej, wybaczcie, przez chwilę klikłem. Jak to powiedzieć, dialoga. Jak szukałem tu różnych rzeczy. Dostaję za tą mizerną zapłatę. Więc tak, wygląda to, że humor ci... ten nie dopisuje. Jak masz z nim problem, nic nie każe na nas chorować. Zobaczę tą drugą opcję. Jaki masz z nami problem? Taki, że nie potraficie walczyć o swoje. Gdyby pojawił się tu jakiś ork, pierwsze co bym zrobił, to chwycił za broń. Wy jednak spieprzacie jak szczury z tonącego okrętu. Nie wybieraliśmy naszego losu. Mogłem się tego spodziewać. Z waszych ust padają ciągle wymówki. Gardzę takimi tchórzami jak wy. Nie wiem, czy chcesz się z nim kłócić, ale dobra, zobaczymy. Powtórz, bo chyba nie dosłyszałem.
z miłą chęcią powtórzę. Jesteście wrzodem na dupie tej wyspy. Im szybciej was się pozbędziemy, tym lepiej. Nie bardzo chcę, ale okej. Chyba przydałaby ci się lekcja dobrych manier. Tylko spróbuj mnie tknąć, a starszy się o wszystkim dowie. Okej. Nastraszyliśmy go. I to, co miałem zrobić, w sumie zrobiłem. To jest pytanie, czy tutaj niżej nie było kogoś, kto sprzedawał cokolwiek. Bo ja naprawdę nie mam pojęcia gdzie, ale pamiętam ten paszczet. No a teraz tak, jak się ten dziwny dialog skończył, to ja idę dalej szukać paszczeta. Dobra, poddaję się, ale widzę, że Ezekiel tu siedzi, więc możliwe, że coś będzie. Może będzie tu jednak coś więcej. Widzę, że dobrze cię tutaj traktują. Jako stary handlarz mam jeszcze w sobie trochę uroku osobistego. Potrafię coś wynegocjować, ale długo na kredyt nie pożyję. Może to i dobrze. Aha, czyli jednak nic nie mogę zrobić, to tylko tyle, że z nim pogadać. Okej, czyli faktycznie nic na razie nie zrobię. A szkoda. Dobra, to ja dam sobie jeszcze tylko jakieś 5 minut max na szukanie tego sprzedawcy paszczeta. A potem widzimy się z powrotem, już na jakichś takich porządniejszych rozgrywkach. Wreszcie. Paszczet z resztek. Proszone owady oraz pokrzepiący rosół z resztek. Przy okazji jeszcze może kilka sztuk rzepy wykupię, tak z 5, na wszelki wielki. I teraz pozostało tylko ostatnia rzecz. Pietruszka, kapusta, marchew i możemy robić różne potrawy. To zaniesiemy. Liczę na to, że dostaniemy za to więcej niż tutaj nas to kosztuje. Rozumiem. Chleb, dowolne mięso, osełka tłuszczu. Dobra, mamy mięso, więc nie będzie w tym problemu. Rozumiem. Zapiekanka, tutaj jeszcze okej, więc ser będę musiał dokupić. Rozumiem. Wilk, krytoszczur, okej. Czyli jeden wilk, jeden krytoszczur. Krytoszczura może mam? Rozumiem. Rozumiem. Okej. Ja jeszcze wyjadę, proszę o wody. Rozumiem. To będzie najłatwiejsze, szczerze. Rozumiem. To 3 mięsa z czerwiada, okej. Dużo będzie nas to kosztować, ale zrobimy. Okej. W takim wypadku musimy teraz tylko znaleźć jakąś patelnię sobie. Nie chcę przerywać Marcie. Ewentualnie pójdziemy do kuchni. Tej samej, w której potem mamy to niby oddawać. Dobra. Że ja tak długo potrafiłem szukać tego paszteta z resztek. To jestem typowy ja. Tym jołopem, który nie pamięta niczego, co robi ze swoim życiem. Okej, Jill siedzi tutaj. Co oznacza, że prawdopodobnie możemy spokojnie skorzystać z jej kuchni. Więc jest dobrze. Chroniarz co tu siedzi. Pozwala nam gotować, świetnie. Więc najpierw posiłek. Zobaczmy, czy jest coś, co możemy. To już oddaliśmy. Kiełbasy i jaścierwiada nie mamy. Tutaj nie mamy wino, ale tak, nie ma jaja ścierwiada, niestety. Jabłka i miodu. Okej. Okay. Pajda z mięsem. Jedną sztukę. Tutaj, kurczę, nie kupiłem składników, no tak. 3 ścierwiady. Okej, 3 ścierwiady. Pierwo jada. Mam 9. Zważymy 3. Okej, w takim wypadku muszę przygotować tylko jeszcze. Gdzie to jest? Chciałem. Gdzie to jest? Proszone owady. Jedna sztuka. Pana, że. Nie, szaszuk ścierwy jadę jedyni. I na koniec jeszcze możemy ewentualnie. Gdzie to jest? Bo to gdzieś było jeszcze chyba jakieś flaczki. Z mięsa kopacza. Nie mam pietruszki, ale okej, dobra. Później też to zrobimy. No, w sumie widzę, czego jeszcze nie tworzyłem. To
Wiele mógł po prostu łatwo potem sobie nadgonić z tym wszystkim. Póki co zapisujemy, co ty ma za mnie, oddajemy na sprzedaż. Ja to będziemy kończyć epizod. Okej, więc pierwsze, co to będzie pajda z mięsem. Bardzo prosta rzecz, którą powinna umieć już od dawna robić, a mimo to jednak z jakiegoś powodu możemy jej oddać. Masz. Dla ciebie. 23, okej. Są to co opłacalniejsze. Okej, pajda z mięsem jest. Prażone owady. Masz. Dla ciebie. Wykrzeczyło. Ja nie pamiętam, kiedy zapisałem. Dobra. Dobra, tak czy inaczej, na tym zakończę. I na spokojnie powiem wam tyle. Będę sobie robił różne rzeczy, że tak to określę. Nadgonię z żarciem i spotkamy się w kolejnym epizodzie. Już jak będę miał więcej funduszy, więc no to tyle. Trzymajcie się i hej, hej.